To jest z tej strony Zuza, a to jest moja szuflada i tym razem powiem Wam, czy ten bestseller, no, czy jest tak naprawdę czym się zachwycać, jeżeli chodzi o Yellowface Rebeki Kwang. Kiedy w weekend zaczęłam czytać Yellowface Rebeki Kwang, który dostałam na święta, no to wiedziałam, że muszę swoje pozostałe plany, jeżeli chodzi o filmiki na kanale, przesunąć odrobinę, ponieważ dla mnie jest to książka, która takie mieszane uczucia we mnie wprowadziła. Zaraz po lekturze myślę o niej z jednej strony bardzo dobrze, a z drugiej strony mam jej trochę do zarzucenia. Także myślę, że zacznijmy może o tym, co w tej książce można znaleźć. Kilka słów o fabule. Yellowface to jest pierwsza książka Rebeki Kwang, która nie jest osadzona, nie ma żadnych wątków fantazy. Jest osadzona w świecie absolutnie rzeczywistym. Podążamy tutaj za losami Jun, która jest aspirującą młodą autorką. Wydała jedną powieść, która okazała się nie powiedziałam, że klapą, ale na pewno nie odniosła wielkiego sukcesu. Ale przyjaźni się również z inną pisarką, Ateną, która z kolei odnosi sukces za sukcesem, wiecie, bestseller, podpisanie czegoś tam z Netflixem, tak dalej. W tym momencie jakby ich karier się spotykamy, kiedy jakby ta June jest po tej pierwszej klapie, a tamta już opijamy sukces jakiś tam kolejny. To nie jest żadna tajemnica, żaden spoiler, bo w pierwszym rozdziale ta Atena umiera. June przy tym jest po zadzwonieniu po karetkę i tak dalej kosi jej szkic, rysopis czy tam pierwszą wersję następnej powieści, zabierają do siebie, później przerabia i publikuje pod swoim imieniem i nazwiskiem. Troszeczkę później tak naprawdę krążymy wokół tej moralności związanej z plagiatem, czy w ogóle z takiego rodzaju posunięciem i jak to się w ogóle na niej odbija, o co tam chodzi w tym rynku wydawniczym, dlaczego nagle biała kobieta, bo właśnie to jest też ważne, że ta Atena to jest Amerykanka azjatyckiego pochodzenia, a ta June jest biała, więc tam mamy wątki, jeżeli chodzi o rasę, mamy wątki, jeżeli chodzi o zachowania wydawnicze, jeżeli chodzi wobec danych mniejszości, mamy wątki, jeżeli chodzi o marketing i o to, jak jest wybierane, kto będzie sprzedawał te bestsellery, a kto nie i tak dalej. Mamy też duży motyw taki trochę a la zbrodnia i kara, moi drodzy, no bo jest ta moralność i jakby bardzo sobie trudno z tym nasza główna bohaterka radzi, no że jednak coś ukradła. Na tym tak naprawdę ta książka się opiera. Tutaj jest dużo różnych innych pobocznych wątków, ale to już nie będziemy wchodzić w szczegóły, bo nie chcę Wam za dużo spoilerować. I wydaje mi się, że bardzo ciekawa jest to pozycja dla osób, które rzeczywiście coś więcej o tym świecie książki, w tym świecie wydawniczym albo chce wiedzieć, albo już taką wiedzę posiada i wydaje mi się, że wtedy będzie to bardzo przyjemna lektura, żeby sobie te swoje opinie tak naprawdę troszeczkę skonfrontować z tym, co tutaj nam Rebeka Kwang przedstawia. Jeżeli chodzi już o moje wrażenia odnośnie tej książki, która no bardzo pięknie wydana jest, chociaż ja nie jestem fanką okładki zintegrowanej, ale tu wybaczam. Czyta się to bardzo dobrze. Uważam, że język jest co najmniej ok, nawet ponadprzeciętnie. Bardzo wciągająca i jest na pewno. Wydaje mi się, że bardzo dobrze jest skonstruowana główna bohaterka. Bo ona jest taka trochę wredna, trochę egoistyczna, trochę lubi sobie tam ubzdurać jedną lub dwie rzeczy, albo usprawiedliwić się sama przed sobą, że ona przecież to jest super. I to mi się bardzo podoba. Przy czym nie pała się do niej raczej nienawiścią. To jest takie bardziej
To jest takie bardziej zainteresowanie tego rodzaju osobami. Także za główną bohaterkę duży plus. I za styl również, jeżeli chodzi o elementy dynamiczne, jest bardzo różnie. Pojawiają się takie fragmenty, które są, które tą dynamikę mają dosyć wysoką, a pojawiają się takie, moim zdaniem, troszeczkę zapychacze. No mogłabym tam wyciąć dwie, trzy sceny i wydaje mi się, że nic by to tej książce nie ujął. Niemniej jednak przeczytałam ją bardzo szybko, byłam z lektury zadowolona. No i właśnie tutaj się pojawia ten mój konflikt, ponieważ nadal widzę w tej książce no kilka wad. Kilka wad. Po pierwsze, no w pierwszym rozdziale wiemy, ta Atena tam ginie. Moim zdaniem sposób, w jaki ona ginie, mi przeszkadza. Uważam, że jest zbyt taki głupkowaty, bo nie wiem, jak to inaczej nazwać. Taki wydaje się mało prawdopodobny, żeby to się wydarzyło i nawet jeżeli to było zamierzone przez autorkę, to mnie to nie kupiło. Uważam też, że lepiej by tej książce zrobiło, gdyby ta Atena chociaż pozostała z nami 2-3 rozdziały. Nie mówię, że musi być przez pół książki, ale żeby chociaż była troszeczkę dłużej, bo to by nam też dało troszeczkę większe światło na temat relacji obu kobiet, które tak naprawdę są tłem dla, znaczy nie tłem, tylko no pierwszym planem całej powieści. Także tu mam pierwszy taki konflikt. Nie jestem również przekonana co do samego zakończenia. W sensie podoba mi się, jaki jest to rodzaj zakończenia, bo bardzo się staram tutaj teraz nie spoilerować. Natomiast również wydaje mi się, że jest to zakończenie tak samo jak śmierć tej Ateny, odrobinę przerysowane. Odrobinę takie trochę za bardzo komiksowe, tak bym to chyba określiła i wydaje mi się, że osoby, które już mają za sobą lekturę, zrozumieją, o co mi chodzi, że jednak te takie, no mówię, przerysowane to jest i tak samo tak śmierć tej Ateny też mi się wydaje, że to jest takie troszeczkę, no mówię, mało prawdopodobne, nie niemożliwe, bo wiadomo, jest to, może się coś takiego wydarzyć, ale no nie do końca mnie zadowoliło. Jakby podoba mi się to, że jest bardzo duża konsekwencja wobec głównej bohaterki i że ona w zasadzie niczego się na swoich błędach nie uczy w trakcie trwania całej tej książki i to jest do końca, to mi się bardzo podoba. Za to duży plus, no właśnie w ogóle główna bohaterka jest okej. Okay. Bardzo okej nawet. Natomiast, no mówię, ten początek i ta końcówka troszeczkę moim zdaniem przerysowana. Natomiast środek, czyli wszystko pomiędzy, no podobało mi się już bardzo. Mamy tutaj również wątek, jeżeli chodzi o hejt w internecie. Może troszeczkę przyciągnięty, ale pojawia się właśnie Twitter, pojawiają się recenzje książek, jak to wpływa albo nie wpływa na autora, czy w ogóle na jakby postrzeganie danej książki w branży. No bardzo są to ciekawe spostrzeżenia. Bardzo też dosłownie przekazane. W ogóle jakby nie trzeba moim zdaniem tutaj niczego samemu sobie domyślać. To jest taka książka z dosyć prostą fabułą, ale wydaje mi się, że po prostu z prostą, ale skuteczną fabułą. Więc to zapisuję na plus również. I te wątki, szczególnie właśnie jeżeli chodzi o tą branżę wydawniczą, mi się bardzo podobały. Później, jeżeli chodzi o postacie drugoplanowe, dla mnie praktycznie nie są jakieś ekstra. Są bardzo, bardzo w tle. Niewiele się o nich dowiadujemy. Niewiele tak naprawdę, no jest tam takiego, te postacie nie są za bardzo znaczące. Wydaje mi się, że jest jedna taka postać, czyli były chłopak tej Ateny, która mi się podobała, bo ona tam wracała rzeczywiście 2-3 razy i za każdym razem coś to do tej opowieści wnosiło. A reszta tak trochę gra po prostu to tło, nie ma za bardzo swojej tej drugoplanowej roli, tylko to jest raczej wiecie, stanie być rekwizytem niż taką pełnoprawną postacią. Także jeżeli chodzi o takie rzeczy właśnie strukturalne, fabułowe, no to duża część dla mnie jest na tak. Duża część dla mnie jest na tak, ale pojawiają się właśnie takie elementy, które mi troszeczkę przeszkadzają. One nie są złe, bo to nie jest w żadnym stopniu zła książka. Ona mi się naprawdę podobała. Natomiast no mam od razu w głowie, że
to mogło być lepsze. Także od razu też również się z tym z Wami dzielę, no bo tutaj lubimy szczerość. Także no, wydaje mi się, że gdyby dopracować właśnie ten początek i odrobinę końcówkę jakby tuż przed ostatnimi scenami, to byłby strzał w dziesiątkę, a tak, no moją ocenę to delikatnie obniża. No, nie ma tutaj za bardzo takiego języka metaforycznego, czego w sumie się spodziewałam, biorąc pod uwagę, że no, pozostała twórczość tej autorki jest dosyć mocno zakorzeniona w fantastyce, więc spodziewałam się trochę więcej właśnie takiego obrazowego pokazywania czegokolwiek, a tutaj nie. Co też ważne, w książce znajduje się kilka retrospekcji, które uważam, że są bardzo dobrze wplecione. Bardzo dobrze wplecione w fabułę. Jak cofamy się w czasie, to ma to sens i jakby dodaje takich ciekawych, dodatkowych informacji, nawet jeżeli to jest tam, wiecie, nagle w 3/4 książki cofamy się na studia, nie? To jest dobrze poprowadzone i też wydaje mi się, że dodatkowe te informacje, które były potrzebne tej książce, które mogłoby, no moim zdaniem, trochę ta Atena pokazać, gdyby trochę dłużej żyła, no to zostały tam przekazane. Także no właśnie, no mówię, tej książce tak naprawdę nic nie brakuje, poza tym, że no widzę tutaj jeszcze odrobinę potencjału, który można było wykorzystać. Co też mnie pozytywnie zaskoczyło, że po tytule i po okładce spodziewałam się, że będziemy dużo więcej rozmawiać właśnie o tych aspektach rasowych, a one tam są, ale moim zdaniem proporcje są dobre. Nie za dużo, ale też wystarczająco dużo, żeby ten jakby wątek odhaczyć i powiedzieć, że tak, porozmawialiśmy, widzimy obie strony tutaj, no nie powiedziałam, że konfliktu, ale może dyskusji na temat właśnie rasizmu, czy też jego braku, czy też w ogóle jakichkolwiek aspektów rasowych, jeżeli chodzi o branżę wydawniczą. Także moim zdaniem jest to lektura, po którą warto sięgnąć. Jeżeli sami na przykład wystawiacie jakieś opinie na portalach książkowych, jeżeli się interesujecie książkami ponad przeczytanie od deski do deski, tylko właśnie jakieś komentarze, jakieś recenzje i tak dalej, to będzie coś idealne dla Was. Natomiast jeżeli świat książki nie interesuje Was nic poza tym, co się dzieje między stroną numer 1 a stroną ostatnią, to niekoniecznie może być pozycja dla Was. Bo tutaj, no mówię, dużo takich aspektów internetowych, trochę tego hejtu w internecie, no to są wątki, o których już słyszeliśmy, o których czytaliśmy, ale tutaj moim zdaniem są bardzo zgrabnie i bardzo, bardzo ciekawie przedstawione. No i mówię, książka jest wciągająca. Jest wciągająca, no i słuchajcie, nadal mam problem, bo nie mam pojęcia, jaką mam jej ocenę wystawić, bo książkę, tak powtarzam tutaj wielokrotnie, podobała mi się. Naprawdę mi się podobała i mocno mnie wciągnęła i zazwyczaj takim książkom wystawiam dosyć wysoką ocenę. Ale przez te mankamenty, które gdzieś tam widzę, to bardziej niedociągnięcie niż mankamenty, no nie mogę ich też zignorować, prawda? Więc waham się tak naprawdę między oceną, no wydaje mi się, że jest za dobra na 7, a za dobra, żeby dać jej tylko 6, ale nie jestem pewna, czy zasługuje na pewną 7 w mojej skali jakby od 1 do 10, bo na pewno nie jest to 8, ale nie wiem, czy to jest 7, ale na pewno nie 6, no więc nie wiem, co mam zrobić. Wydaje mi się, że jednak dam tą szczęśliwą 7 głównie za to po prostu, że bardzo mnie ta książka wciągnęła. No ale tak jak widzicie, jest to tak jakby nie do końca dla mnie pewne, czy lubię twórczość tej autorki, czy nie. Przeciwna sytuacja, bo no to jest moje pierwsze starcie z piórem Rebeki Kwang i dużo rzeczy mi się podoba, ale nie wiem, czy fabuła nie jest trochę za prosta, z drugiej strony jest to ciekawy, innowacyjny pomysł, ale wątki w sumie oklepane, no
Nie wiem, biję się cały czas z myślami. Wydaje mi się, że może coś sięgnę jeszcze tej autorki. No ona też ma bardzo mieszane opinie, jeżeli że albo się ją raczej uwielbia, albo się kompletnie jej nie rozumie. No ja jestem gdzieś po środku, bo mam takie bardzo mieszane uczucia, bo bardzo mi się ta książka podobała, ale mam wrażenie też, że jeżeli chodzi poza losami głównej bohaterki, to bardzo szybko zapomnę o tym, co się działo, o tym, co się działo w tle, ale ta główna bohaterka była na tyle dobrze wytworzona, że wydaje mi się, że ona z kolei zostanie ze mną na dłużej. Także no mam takie, nie wiem, mam takie pomieszanie z poplątaniem, jeżeli chodzi o tę książkę, ale raczej bardziej w tę pozytywną, stronę. Chociażby sam fakt, że wzbudza we mnie tak mieszane uczucia, ja uważam za plus, bo wolę takie książki, które coś ze mną robią, niż takie, które wokół których przychodzę kompletnie obojętnie. No ale jestem też ciekawa, czy wy czytaliście tę książkę, czy macie takie same odczucia jak ja, czyli takie mieszane, czy z kolei uwielbiacie Rebekę Kłang, albo no też jest dużo takich głosów negatywnych, także jestem bardzo ciekawa, co sądzicie. Ja temu bestsellerowi dałam się odstać i jak pierwsza fala opadła, no to postanowiłam sobie wyrobić własne zdanie, a moje zdanie jest takie, że w sumie to do końca nie wiem, ale chyba tak, chyba mi się podobało, chyba podobało mi się na pewno. No i co? Ode mnie to tyle, jak zwykle, nie mam zakończenia, narka!